Witajcie, kochani, na kolejnym anielskim przekazie. Witam was serdecznie. Jak widzicie, mam przygotowane misy tybetańskie, więc będziemy zaczynać od takiego króciutkiego koncertu dźwięków, aby pomóc sobie powrócić do równowagi, osiągnąć harmonię wewnętrzną, wyciszyć się gdzieś po tych wszystkich wydarzeniach, które w ostatnim czasie w twoim życiu zadziały się, te słowa, które padły, sytuacje, które się zadziały, myśli czy uczucia, które do ciebie przyszły. W tym momencie te misy, te dźwięki, one pomogą nam, słuchajcie, to pięknie zharmonizować, ułagodzić. O, tak, dużo się dzieje, prawda, kochani? Tak dużo się dzieje. Pozwólmy sobie teraz na ten moment wyciszenia, właśnie na ten moment złapania na nowo tej równowagi, tej harmonii. Weźmy głęboki oddech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. To jest takie ważne, kochani, byśmy pamiętali o tym oddechu i o równowadze każdego dnia. Tak jest. Zobaczymy tuż po tych misach, po tych dźwiękach, co świetliści nasi mają dla nas na ten czas do przekazania, ale na razie pozwólmy sobie na ten odpoczynek przez momencik, przez tą chwilkę. Zapraszam.
Dobrze, kochani, to przejdźmy teraz do samego czytanka. Zobaczmy. Zobaczmy najpierw przewodnią energię. Mamy czaroid. Weźmy może jeszcze jedną. Jeszcze jedną kartę. Tanzanit. Dobrze, stawmy sobie tutaj naszego aniołeczka. Niech nas tutaj, niech mnie prowadzą świetliści siedmiu promieni światła. W szczególności tu upraszam Archanioła Michała o ochronę tego czytanka, Archanioła Gabriela o inspirację dla mnie, abym mówiła wszystkie rzeczy, które są w prawdzie, głębokiej prawdzie, najważniejsze dla nas obecnie, do usłyszenia. Wszystko, co jest dla nas istotne i niech jest tak przekazane, aby było łatwo zrozumiałe i wyraźne dla nas wszystkich. Dobrze. Główny temat. Duchowa ochrona i ponowna gotowość na miłość. Przeczytam może najpierw, co jest tutaj na kartach i będziemy myśleć dalej. Jesteś strzeżony oraz chroniony fizycznie, emocjonalnie i energetycznie. Tak mówi do nas czaroid. Tak przemawiają do nas aniołowie fioletowego promienia. Archai, archaniołowie. Wszyscy, którzy z fioletowym płomieniem są związani. Tanzanit, z kolei ten minerał, mówi: już wystarczająco wyleczyłaś się z przeszłości, aby otworzyć serduszko na nową miłość. Kochani, ilu z was jest gotowych na to? Rączka w górę teraz. Jesteście gotowi na nowe relacje, nowe związki, nową miłość? Bo tutaj pokazane jest, że mamy takie możliwości. Zobaczmy anielskim tarotem, co tutaj do nas idzie w tym czasie. Pierwsza karta, karta równowagi, Archanioł Zadkiel nam się pojawia. Później mamy siódemeczkę wody. Jakaś decyzja skomplikowana będzie do podjęcia. Ciekawe, bo znowu te same kolory, zobaczcie. Weźmy jeszcze dwie. Uwaga na ego, tak. Ego tutaj będzie właśnie. Czułam też Archanioła Jofiela, że chce się tu okazać. Cudownie. Archanioł Jofiel, tak jak Archanioł Gabriel, też nam przekazuje, słuchajcie, prawdę, informacje, podpowiada, prowadzi. I trójeczka ziemi nam się jeszcze tutaj manifestuje na ten czas. 14-15, zobaczcie. No dobrze, dobrze, dobrze. Tu jeszcze królowa powietrza, czyli szczerość, prawda ma okazać się w tym czasie dla nas. Weźmy sobie jeszcze pozostałe karty i dopiero będę czytać. Tak dzisiaj czuję właśnie, żeby... Zobaczcie, jaka tu piękna tęcza jest. Widzicie, jak dla nas? Zmieniłam, słuchajcie, w pokoju trochę poprzestawiałam i teraz okna padają te tęczowe kolory. Mam na oknie takie kryształki. Może wam kiedyś pokażę, jak będziecie zainteresowani oczywiście, jak wygląda moje miejsce pracy. Dobra, a tu wracajmy do czytanka. Co tu dla nas, świetliści, kochani, macie na ten czas? Pokażcie nam, pokażcie, pokażcie nam. Mistyk. Lubię to słowo w ogóle, kochani, bo mamy mistyczny ogród, prawda? Tak, podążaj wciąż naprzód i nie przejmuj, jeszcze raz, podążaj wciąż naprzód i nie przyjmuj odmowy, oczekuj cudownych rozwiązań. I ten mustang taki piękny, jakby taki świetlisty mustang wyskakujący z tej ciemności, jakby prawda miała się pojawić jakaś dla nas. O, i Archanioł Rafał, Archanioł Rafał, gdzie ja ciebie tutaj czuję? No tutaj, pewnie, że tutaj. Dobrze, rozłóżmy sobie. Pomagam ci leczyć siebie i innych, tak jak ja jesteś uzdrowicielem. Kochani, tu są jacyś uzdrowiciele też. Ja na to mówię zielone ręce, kochani. Kto z was ma jeszcze zielone ręce? Możecie napisać w komentarzu, jeżeli macie tego świadomość. Tak jest. Oceana, przepięknie, łączy mi się to gdzieś tutaj z tą siódemką wody.
zacznij działać w tej sytuacji, jesteś wierny prawdzie, musisz zaufać swojej intuicji i uwierzyć w siebie. I tu będzie jakaś skomplikowana decyzja, potrzeba dalszych poszukiwań, koniec z ociągnięciami. Tak, z ociąganiem się w znaczeniu. A tutaj to podążanie naprzód jakby podpowiada nam do karty równowagi Archanioła Zadkiela. Potrzeba równowagi, umiarkowania, współpraca, kompromis, czekanie na idealny moment. Tak. Archanioł Zadkiel, kochani, to jest jeden właśnie z archaniołów związanych z tym fioletowym płomieniem. On pracuje, współpracuje, pomaga między innymi z tematami dotyczącymi karmy, tym, co właśnie było kiedyś, więc tutaj może ktoś z Was uzdrawia sobie karmę, może swoją osobistą, może rodzinną, rodową. I tutaj jest pokazane, idź dalej, nie daj się zatrzymać, jest to dobra ścieżka, dobra droga, jest trudna, jest to wyzwanie, ale dasz radę. I to zobaczcie, czternastka to są dwie siódemki, a tu jest siódemka. Ja tu widzę 777 w tych dwóch kartach. Pokazują mi po prostu tu 777, a to znaczy wchodzenie na wyższe poziomy, czyli duchowo wchodzisz na wyższe poziomy, nawet jeżeli jako człowiek tego nie czujesz, może ci się wydaje, że niewiele robisz, ale tu jest pokazane, dzieje się dużo i to jest jakby wszystko odznaczane, wchodzisz na wyższy poziom, jest w porządku, jesteś na dobrej drodze. Akasza, zobaczcie, znowu fiolecik. Jesteś nauczycielem duchowym, posiadasz umiejętność wspierania innych swoją radą i budzenia w nich talentów duchowych i boskich misji. Ale pięknie. No widzę, że tutaj niezwykłe osoby mnie słuchają. Ktoś tutaj z Was nie wierzy, że ma te zdolności, bo mamy ego, kartę 15 i tutaj mamy mylne poczucie uwięzienia, zbytnie skupienie na rzeczach materialnych i negatywne bądź oparte na lęku myśli. Tu czuję wątpliwości i brak wiary w to, że masz zdolności, masz możliwości duchowe właśnie, wspierania innych, czy budzenia tych talentów duchowych, boskiej misji u kogoś, czy też u siebie. Kochani, to jest zawsze decyzja. Ja zawsze mówię, to jest decyzja i konsekwencja i to podtrzymywanie konsekwentne tej decyzji, tak jak ta karta pierwsza nam mówi, prawda? Działaj. Jesteś tutaj wierny prawdzie. Musisz zaufać swojej intuicji i uwierzyć w siebie. Kochani, uwierzyć w siebie. To jest baza i podstawa wszystkiego. Gdyby nie to, że ja idąc ścieżką moją w pewnym momencie pozwoliłam sobie, podjęłam tą decyzję, że tak, zaczynam wierzyć w to, kim jestem, w to, co mi przekazują przewodnicy duchowi i w to, co słyszę i czuję, że mogę pomagać innym. Gdyby tego nie było, słuchajcie, tego procesu, gdybym nie pozwoliła sobie na to, by podjąć tą decyzję kiedyś tam, w którymś momencie, tego mistycznego ogrodu by nie było. Nie byłoby naszej pięknej, fantastycznej społeczności, cudnych, ślicznych kwiatuszków tutaj. Nie byłoby wspierania i tej grupy tutaj fantastycznych ludzi. Nie byłoby na Facebooku tego fanpage'u, nie byłoby tam grupy, która zrzesza już masę ludzi. Masę pięknych dusz, które chcą się rozwijać i chcą być w gronie tych osób rozwijających się, przebudzonych. Pomyślcie, kochani, moja decyzja kiedyś, w jakimś momencie podjęta i nieśmiałe wtedy myśli, że może jednak mogę komuś pomóc, jakieś głosy z mojego otoczenia, które mówiły, powinnaś pomagać na większą skalę niż tak w indywidualnych rozmowach, bo wtedy to się tak odbywało. Zawierzyłam mojej intuicji, moim przewodnikom, temu, co słyszałam, dałam się prowadzić, ale kochani, ja byłam wtedy w okropnym miejscu sama, zakompleksiona, nieśmiała, przerażona. Jak ja bardzo nie wierzyłam w siebie, jak ja całe życie słyszałam okropności na swój temat, że dziwna, że inna, że nie pasuje. No. Ilu z Was teraz tak się czuje, kochani? Możecie podjąć też tą decyzję teraz,
Podejmuję decyzję, że od dzisiaj daję się prowadzić moim świetlistym przyjaciołom i tu możesz to powiedzieć. Świetliści, kochani, prowadźcie mnie. Świetliści siedmiu promieniów światła, siedmiu pięknych barw światła. Zobaczcie, jak nam się tu tęcza pokazuje. Jakby mówili tak, tak, tak. No. Przybywajcie do mnie, świetliści siedmiu promieni, barwnych promieni światła. Przybywajcie do mnie, prowadźcie mnie, pokazujcie mi moje talenty, moje dary, moją misję, jak mogę tu pomóc, jak mogę sprawić, żeby ten świat był lepszym, jak mogę sprawić, żeby mój świat był lepszym, jak mogę to wszystko zrobić, pomagajcie mi. Wierzę, że to robicie, dziękuję serdecznie, czuję wdzięczność, bądźcie błogosławieni, świetliści, kochani. O, tak. Ta wytrwałość, kochani, w tych moich modłach podobnych, takich albo podobnych, kiedy upraszałam ich cały czas, przez lata całe, żeby mnie kierowali, doprowadziły tutaj do tego, że ten mistyczny ogród jest i że teraz słuchacie tego czytanka. Ale na początku byłam przerażona. Posłuchajcie moich pierwszych filmików na początku istnienia mistycznego ogrodu. Mój głos był taki cichutki wtedy. Taki nieśmiały, taki gdzieś tam z oddali. A dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Ilu z was tak samo przerażonych jest w sobie teraz? Ilu z was tłumi swoje dary, talenty? Czy to będzie coś takiego, jak ja robię? Czy to będzie inny dar czy talent? Ale może boisz się, że jak twoje otoczenie zareaguje? Boisz się, że cię ktoś wyśmieje? Boisz się, że to się nie przyjmie? Boisz się, żeby iść w tym kierunku? Ilu z was teraz podniesie rękę? A tu jest pokazane, jesteście chronieni, kochani, macie iść, czyli my mamy iść tą ścieżką, którą mamy iść. Jeżeli wchodzimy na właściwą ścieżkę, na tą najwłaściwszą ścieżkę, to wtedy bardzo jesteśmy, słuchajcie, prowadzeni w każdej sekundzie. I mamy tą ochronę, i mamy to poczucie, że są ci świetliści, to wam gwarantuję. Oczywiście trzeba ich prosić, trzeba się do nich zwracać, bądźcie, taka moja wolna wola, świetliści siedmiu promieni, prawda, przepięknych barw. Pomagajcie. Nie trzeba ich nawet nazywać, wystarczy powiedzieć siedem promieni światła. Tak, bo każdy wnosi co innego, prawda? Każdy jest, na przykład tu mamy zielony promień, mamy Archanioła Rafała, mamy fioletowy promień, mamy Archanioła Zadkiela, mamy żółty, złoty promień, to jest Archanioł Jofiel na przykład, z tych, którzy nam się tutaj pokazali, prawda? Archanioł Michał na przykład mi się zawsze pokazuje jako taki promień niebieski, turkusowy, przepiękny, no czasem też złoto-biały. Dla kogoś też się może tak pokazywać. Ale kochani, o co tutaj chodzi? Współpraca, która daje taką moc kreatywności właśnie, no tak jak tu mamy. Kiedy z kimś współpracujemy, żeby coś zbudować, stworzyć, wykreować i czujemy, że nadajemy na tych samych falach, można stworzyć naprawdę przepiękne rzeczy, przepiękną nową rzeczywistość. Innymi słowy, znajdź osobę, nawet osobę, na początku jedną, która rozumie ciebie, która uwielbia to, co ty uwielbiasz. Żeby otrzymać potwierdzenie od tego zewnętrza, od tej innej osoby, że to, co jest twoją niesamowitą pasją, też dla kogoś jest tą pasją. Bo wtedy poczujesz to potwierdzenie, że to jest super, że to jest fajne, ktoś też to kocha. To jest takie ważne, kochani. Czuję, że jesteśmy nawoływani tutaj właśnie do tego wejścia na naszą właściwszą ścieżkę duchową albo do podążania tą ścieżką, może do podążania i poszukiwania tej drogi wejścia na jeszcze właściwszą, bo zawsze mamy jakąś jeszcze właściwszą, zawsze może być lepiej, prawda? Zawsze możemy my poszukiwać tych możliwości, żeby być lepszą wersją samego siebie każdego dnia, prawda? Żeby też poszukiwać przez to tej właściwszej ścieżki każdego dnia. Uzdrawiać, uleczać, to co do uzdrowienia, to co do uleczenia. Równoważyć, poszukiwać umiarkowania, wydatkować właściwie energię, żeby nie pozwalać sobie na jakieś agresje, prawda? Tylko dlatego, że można, tylko dlatego, że czuję tą energię w sobie, to wcale nie jest powiedziane, że ja muszę ciosać od razu piorunami na prawo i lewo, bo to jest brak odpowiedzialności, to jest dziecięce podejście.
kiedy pokazujemy brak kontroli nad sobą. I pomyślcie, ile osób próbuje kontrolować innych ludzi pod różnymi względami, a nie potrafią kontrolować siebie. Nie potrafią, nie chcą może, wolą kontrolować innych. Mówić im, co mają robić, kiedy mają robić, jak się mają zachowywać, co mają mówić, co mają czuć, jak się mają ubierać, gdzie mają chodzić. Takich jest dużo, prawda? Ale sami siebie nie potrafią opanować, ogarnąć i kontrolować tego, co mówią, tego, co myślą, tego, jak reagują na świat, na to, co wokół. Wciąż jest tyle na tym świecie agresji i tej właśnie łatwości do okazywania tej agresji, tych pretensji, tych żali, tych fochów, tych niespełnionych oczekiwań. Gdyby to tak wszystko znikło, ale by był piękny ten świat. Pomyślcie, kochani, jaki piękny byłby ten świat wtedy. No właśnie, no właśnie. Współpraca. W tym tygodniu ważna jest kolektywna współpraca. Czy będziesz współpracować z jedną osobą, czy z tysiącem osób? Ale chodzi, aby zebrać się razem i stworzyć coś pięknego. Coś, co czujesz, że jest pięknym, co widzisz jako coś pięknego. Może jesteś w stanie powiedzieć coś, co sprawi, że komuś rosną skrzydła, dosłownie tak czuję, albo serce, prawda? Może jesteś w stanie coś namalować, narysować, zbudować, coś dokończyć, może jakiś projekt, co ucieszy kogoś. Taki efekt domina tutaj przekazywania sobie tego światełka radości, tak czuję, żebyśmy, no bo ta tęcza, słuchajcie, jak pięknie nam się tu pokazała, zobaczcie, jak ją niesamowicie widać. Podarowujmy sobie, sami sobie też takie płomyczki radości, szczęścia i też innym, żeby ten świat się stał, żeby odmienił się, żebyśmy my mieli czynny udział w odmienieniu tego świata właśnie na ten piękniejszy, na ten bardziej niezwykły. Dokładnie to, co nam się marzy. Ale tu się nie da czekać, aż to się samo stanie. To my mamy robić, kochani. Każdy z nas, i ty, i ty, i ty. I ty także. Nawet choćby najmniej w to wierzysz. Każdy z nas jest w stanie dołożyć małą cegiełkę, bo pamiętajcie, że duży mur, potężny mur zbudowany jest z pojedynczych cegiełek, a nie z całości. I tu, kochani, także Trójka Ziemi pokazuje, że przyjdzie jakieś docenienie za wysokiej jakości wykonaną pracę, zobaczcie, za działanie dla dobra właśnie zespołu, dobra grupy, dobra społeczeństwa, może dobra kolektywu, może dobra rodziny, dobra jakiejś firmy. No gdzieś tutaj czuję, że dostaniemy to docenienie, że będzie to może dobre słowo, a może jakaś nagroda. Każdy z nas tutaj w ten sposób pracujący dla dobra wielu, jakby tak powiem, będzie czuł to docenienie, będzie czuł, że wracają te dobra, które się dało, prawda? Ale znowu nie dlatego się dało, żeby potem dostać, tylko dało się, bo się chciało dać. To dobre słowo, prawda? Czy zaopiekowanie się kimś, czy troska, czy cokolwiek tutaj udało ci się z siebie dać, czas, zaangażowanie, energię, prawda, żeby ktoś się mógł tu uśmiechnąć. Tydzień niezwykły, powiem wam, czuję, że to jest taki tydzień brama, przejścia w nowe, lepsze życie, ale żeby to się stało, trzeba podjąć decyzję, to jest jedyny warunek, kochani, to tak jak masz drzwi i żeby przejść przez te drzwi, to musisz podjąć decyzję, że chcesz przez nie przejść, potem ruszyć się, wykonać te ruchy, otworzyć te drzwi, przejść, zamknąć ze sobą. Tu jest to samo. Pragniesz zmiany? Odważ się, poproś świetlistych o pomoc i wyrusz w tą podróż i później miej cały czas wiarę i nadzieję, że są z tobą ci przewodnicy, słuchaj ich prowadzenia i idź tą ścieżką, aż dojdziesz do wyjścia i zobaczysz to drugą rzeczywistość, to drugie życie. I to nie będzie gdzieś tam, to będzie tu, gdzie jesteś. Ale chodzi o to, że ta podróż będzie wymagała wejścia w ciebie,
tą podróż wewnętrzną musisz wykonać, żeby zostawić właśnie ten mrok ze sobą. Może ból, może cierpienie, może żal, właśnie jakieś oczekiwania, pretensje, ignorancje, brak asertywności, brak akceptacji. Przeróżności tu czuję, może jakąś agresję też. Jakieś karmiczne, zapętlone węzły gordyjskie dosłownie czuję. I tutaj zobaczcie, oni nam wszyscy pokazują. Kroniki Akaszy nam się nawet pokazały. Wszystko to, słuchajcie, może się zmienić. To jest mylne poczucie uwięzienia, zobaczcie. Możesz wyjść z tego w każdej chwili, ale podejmij tą decyzję. Powiedz świetlistym o tym i poproś ich, aby ci pomogli stąd wyjść i oni pomogą. I wyciągną cię stąd. Ale musisz się dać wyciągnąć, czyli będą cię ciągnąć w jakiś sposób? Mówiąc ci, jak masz iść. Oni nie mogą cię dotknąć, oni nie mogą na siłę nic zrobić, ale mogą cię kierować. Mówiąc, teraz tak, postąp, teraz tak. Jeżeli będziesz z ego do tego podchodzić i to wszystko analizować, kombinować logicznie, próbować to zrozumieć, no to utkniesz tam. Ale jeżeli pozwolisz, żeby intuicja cię prowadziła, instynkt wewnętrzny, żeby ci świetliści prowadzili, wówczas dojdziesz tam, gdzie masz dojść, do pięknego miejsca, swojego nowego życia, gdzie będzie większa równowaga, harmonia, gdzie będzie docenienie, będzie szacunek, ale żeby tam to spotkać, najpierw trzeba samemu to też dawać, prawda, z siebie, no i miłość, nowa miłość. Jak bardzo pragniesz kogoś ciepłego przy sobie, jak bardzo pragniesz kochać i być osobą kochaną, czy warto się podjąć tutaj tej pracy, tej współpracy ze świetlistymi w tym czasie, żeby przejść przez ten tunel czasoprzestrzenny, dosłownie tak czuję, żeby wyjść po drugiej stronie uzdrowionym, zupełnie z inną energią. Ja czuję, że warto, kochani, warto oczyścić się z tego wszystkiego, co tam gdzieś blokowało, czy dalej blokuje, z tych mroków, z tych wszystkich ciemności, negatywności. Możemy się z tego oczyścić. A świetliści są po to tutaj, żeby nas wspomóc. Teraz od nas zależy, by wyruszyć tę podróż. A tu mamy, kochani, do wyboru, jak zwykle możecie tutaj sobie oglądać to jako kontynuację, jeżeli ktoś sobie nie życzy wybierać, ale jeżeli ktoś ma ochotę wybrać, możesz sobie wybrać 1, 2 lub 3 jako taką osobistą podpowiedź. Oczywiście możesz wybrać więcej niż jedną kartę, jak czujesz. Idźmy tutaj po kolei. Jedyneczki. Serena. Jestem aniołem obfitości. Otrzymasz pieniądze, których potrzebujesz. Sposób, w jaki to się stanie, znajduje się w rękach Boga. Miej wiarę. I tu jest to pokazane, słuchajcie, dokładnie. Jeżeli potrzebujesz, poproś. Poproś, podziękuj za to, jakby to się już stało i oczekuj, że to się zadzieje. Może potrzebujesz, żeby ktoś ci coś zwrócił też, prawda? Też o to możesz poprosić. Na przykład Archanioła Rafała ze światła. To jest uzdrowiciel, zajmuje się też właśnie finansami, energią. Bo finanse, pieniądze jest jak każda inna energia, prawda? Masz możliwość, jedyneczko, tutaj rozpocząć dużo bardziej obfite życie, dostatnie życie. Ale tu by trzeba uwolnić się, odpuścić tą przeszłość, która gdzieś cię tu jeszcze blokuje i tak ciągnie w dół. To ty musisz się zastanowić tu, o co chodzi i jak to możesz zrobić. Wszystko w twoich rękach, jedyneczko. Numer 2. Rosetta. I mamy: jesteś predestynowany do pracy z młodymi ludźmi. Twoim boskim przeznaczeniem jest pomoc, nauczanie i opieka nad dziećmi. Ale też czuję, kochani, nad starszymi osobami i nad zwierzętami, ale też tutaj czuję rośliny. Czyli taka opieka nad istotą żywą, powiedziałabym, która tej opieki potrzebuje. Tak, ja tu czuję, że macie właśnie zielone ręce, kochani, że macie możliwość podarowywania drugiej istocie żywej coś, co pomoże jej czy jemu w jakiś sposób rozwinąć się, a to wzrosnąć, a to uzdrowić sobie może serduszko, może emocje, a może ciało właśnie.
Macie możliwości uzdrawiające, kochani. Ja tu czuję to bardzo. Może słowem, może dobrym gestem, może uczuciami, emocjami, ale macie te możliwości. I trójeczki. Krystal. Ufaj i miej nadzieję. Na horyzoncie pojawiło się coś nowego i pozytywnego, chociaż ty może jeszcze tego nie dostrzegasz. Tak, nowe możliwości dla was, kochani. I tu, ponieważ wybraliście trójeczkę, to jest miłość. A tutaj mieliśmy o tej miłości, może miłość nowa do was idzie. A może wy sami siebie zaczniecie z większą miłością traktować? Może uda wam się coś uzdrowić, uleczyć? Może uda wam się coś zrobić? Gdzie tutaj będzie właśnie to docenienie fajne? Kiedy poczujecie przyjemność i satysfakcję, bo ktoś was doceni, a może sami się docenicie w jakimś obszarze za coś, co udało wam się zrobić, osiągnąć. Tak, tak tutaj czuję, że tak, coś przyjemnego do was idzie, kochani. Przyjemne uczucie, przyjemne odczucie, przyjemne sytuacje. No i niech tak jest. Niech tak jest, kochani. Ok, położyłam was na karcie Akaszy, więc może ktoś z was pracuje z kronikami Akaszy albo zacznie pracować? Tak. Dobrze, kochani, to tyle. Niezwykłe czytanie dla nas na ten czas. Dźwięki tych mistrz tybetańskich także. Jeżeli masz ochotę, słuchaj do woli. Oczywiście będą stopki czasowe, które pomagają odnaleźć ten moment, gdzie te mistrz tybetańskie się zaczynają. A ja mówię nam już wszystkim, kochani, fantastycznego tygodnia i do usłyszenia w kolejnym czytanku. Pa, pa.